Tomasz Sokołowski, dzień dobry. Zapraszam na magazyn sportowy w RDC. Co można powiedzieć po wczorajszym wieczorze? To, że pożegnaliśmy się z Ligą Europy, będziemy oglądać już inne spotkania, ale właśnie o tym meczu chciałbym dzisiaj porozmawiać z moimi gośćmi. Dziennikarz TVP Sport Jacek Kurowski. Dzień dobry. Mój kolega z boiska, wieloletni partner w Legii Warszawa, Jacek Bednarz. Czy po takim meczu mogliście zasnąć, Jacku? Ja nie zasnąłem, dlatego że przyznam się, że nie oglądałem meczu w czasie rzeczywistym. Mój przyjaciel miał urodziny, więc usiedliśmy wspólnie i świętowaliśmy do jego urodziny. Śledziłem wspólnie relacje na bieżąco z tego, co się działo. Koło 11 wróciłem do domu i wtedy obejrzałem już bez emocji, na spokoju ten mecz. I do takiej chłodnej analizy coś takiego się przydaje, bo wtedy jakby nie zabierają ci tej chłodnej oceny emocje, które wiążą się z tym, co się dzieje na boisku. A bardzo mi zależało i bardzo kibicowałem Legii, żeby się jej udało i na jesieni reprezentowała nas, miałem nadzieję, godnie w Lidze Europy. A jak ty, Jacku, odbierasz to spotkanie, ten rewanż? Znaczy ja liczyłem, szczerze mówiąc, na to, że Legia się przełamie na wyjeździe i zdobędzie bramkę. Żałuję tego pierwszego meczu przede wszystkim, tu w Warszawie. Wydaje mi się, że jeśli gra się już na takim poziomie, o taką stawkę, jak faza grupowa Ligi Europy, to trzeba wykorzystywać atut własnego boiska. Legia tego nie zrobiła i ma czego żałować, bo tutaj były okazje, były możliwości. Naturalnie Rangers to nie była drużyna, którą się bierze z marszu. Do kraju Greków. Otóż to jest zespół klasowy, to jest zespół, patrzymy sobie trochę na chłodno, na wyniki, z którym Legia przegrała minimalnie, a więc nie było też przepaści między Rangersami a Legią. Natomiast zawsze już na tym poziomie, kiedy drużyny są wyrównane, to brakuje tego czegoś, tej iskierki, niektórzy mówią kropki nad i, dostawienia po prostu nogi drugiej. Legii tego zabrakło. No zabrakło jej po prostu, moim zdaniem, klasowego napastnika, które by drużyna mu stworzyła, by wykorzystał. Ja rozumiem słowa Aleksandra Wukowicza, że nie można było grać odważnie z Rangersami na Ibrox, bo to by było samobójstwo. Może mogłoby się skończyć dużo gorzej. Ten plan, wydaje mi się, był sensowny, czyli przetrwać te pierwsze 20 minut, co Legii się udało, a potem poszukać swojej szansy, tylko że tych szans po prostu było na wyjeździe niewiele. A tu w Warszawie, wracam do tego pierwszego meczu, tych sytuacji było troszkę więcej. Byli kibice, była atmosfera. Legia zagrała tutaj dobry mecz i bardzo żałuję, że w tym pierwszym spotkaniu nie udało się zdobyć bramki, bo to by znacznie zmieniło obraz również tego spotkania wyjazdowego. Tylko po pierwszym spotkaniu Legia nie zamknęła sobie już furtki, grając później już rewanż. 0-0, wiemy, jak potoczyło się te spotkanie. Tak samo tutaj 0 było za Tromitosem, pojechali do Grecji na trudny teren i też się wydawało, że nie będzie miała Legia atutów. Oczywiście ta półka z Glasgow Rangers jakby poszła w górę i oczywiście można było wcześniej stracić bramkę, bo były sytuacje, Glasgow miało, ale w 90 minucie to już nie ma szans, żeby odrobić to. Tak, to prawda. Jeszcze na chwilę wrócę do tego wczorajszego wieczoru, bo jak mówiłem, oglądałem mecz później, ale na żywo przeżywałem go z przyjaciółmi. Oni nie są zawodowo związani z piłką, oni są takimi kibicami, których byśmy nazywali trochę niedzielnymi. Tutaj przy okazji pozdrawiam was, państwo orzechowscy, szczególnie Iwonę, bo ona bardzo emocjonalnie do meczu podchodziła i zadawała mi mnóstwo pytań, trochę rozpraszając tą uwagę i to moje śledzenie tej relacji live. Więc pozdrawiam was, kochani, serdecznie. Natomiast odpowiadając na twoje pytanie. Masz sporo racji. Jacek jakby, powiedział wszystko, co ja chciałbym ewentualnie powiedzieć, komentując to, co się wydarzyło. Natomiast pamiętajmy, że porównywanie zespołu z Glasgow jednak do Greków jest trochę niesprawiedliwe, dlatego że Grecy, z całym szacunkiem dla nich, to była drużyna przeciętna, tak? Personalnie dużo mimo wszystko
dużo słabszy od Szkotów i też od Legii. Ten mecz był wyrównany tu w Warszawie i w Grecji wyglądał trochę inaczej, choć z gry Grecy też byli w stanie Legii zaskoczyć. Natomiast stało się tak tylko i wyłącznie dlatego, że Legia powoli zaczęła łapać formę. Ona teraz ją złapała i oczywiście zawsze ten niedosyt związany z brakiem awansu zostaje, bo on był bardzo, bardzo blisko, ale ja myślę, że tutaj akurat Jacek ważną rzecz powiedział, że ten plan na Szkotów w tym momencie, w którym jest Legia, chyba był najlepszy z możliwych, jeśli się założy, że plan na budowanie tej drużyny polega na tym, że ona będzie grała inaczej niż grała dotychczas z Carlitosem. My jakby cały czas wracamy do tego problemu, że gdyby był Carlitos, to może byłoby więcej sytuacji, to może byłyby te bramki. Oczywiście tak, natomiast to jest nasz plan, nasz pomysł, a Legia z Vukovićem ma inny plan, tak? I być może gdzieś tam ten awans by się bardzo przydał, bo i pieniądze, i też możliwość grania na wyższym poziomie, i jakby też podnoszenia jakości tej drużyny. Natomiast z punktu widzenia tego, jakie były jego priorytety szczególnie, a co, to uważam, że on się generalnie obronił tym, że w tym dwumeczu Legia jest znoszona na tarczy, ale na pewno nie poległa tak, jak niektórzy myśleli. Na pewno uważam, że z tych pozytywów tego dwumeczu jest to, że szczególnie tam w Glasgow nie dała się zepchnąć ani przez chwilę do defensywy. Do końca praktycznie meczu miała takie same szanse jak Szkoci, żeby awansować, bo nawet przy utracie gola jedna bramka dawała jej awans, a więc pożegnała się z honorem z tymi pucharami. Ja pamiętam i ty też na pewno, Jacku, pamiętasz, jak graliśmy w europejskich pucharach, czy z Włochami, czy z Turkami, i tam po prostu decydowały niuanse, nawet jak wyprowadziliśmy. I później jeden mały błąd i robił się wynik nieprzyjemny i musiałeś jechać na rewanż, bo pierwszy mecz grałeś na wyjeździe i nie wykorzystałeś swoich sytuacji. I później w rewanżu czegoś nam brakowało. Patrząc na ten mecz rewanżowy, zabrakło mi, nie wiem czy wam, czy się zgodzicie ze mną, trójki środkowych pomocników. Albo tak zostaliśmy zepchnięci jako Legia, jako cała drużyna, ale widziałem momentami, że piłki nikt nie przytrzymał z nich. Każdy się troszeczkę bał wziąć na siebie ten ciężar rozegrania czy przytrzymania piłki. Oczywiście był pressing ze strony tutaj Glasgow, ale nie na tyle, żeby nie mogli sobie poradzić przy ich umiejętnościach. Na pewno tak. Rozegranie z tym Legia miała problem, z takim pomysłem, jak przedostać się od obrony nieco wyżej. O ile jeszcze można było spokojnie piłki wymieniać między obrońcami, to jak już Legia próbowała skonstruować atak podając piłkę po ziemi, to z tym już był kłopot i to duży. Więc mam takie wrażenie, że zawodnicy byli statyczni, nie poruszali się, nie chcieli wyjść partnerowi gdzieś do podania. Oczywiście to oglądając telewizję, to też mamy ten obraz troszeczkę taki skrojony i do końca nie możemy to dobrze odpowiedzieć, czy jak się legioniści poruszali, ale mam takie wrażenie czasami, jak patrzę na reprezentację, że przy ich umiejętnościach my nie potrafimy grać, wymienić trzech czy czterech podań. Tak samo wczoraj naprzeciwko Rangersów, tak Legia wyglądała momentami, gdy po bieganiu za piłką brakowało im, nie wiem, czy powietrza, czy już tego tlenu, że tyle biegali, że po prostu później nie mogli wymienić trzech podań. Nie, bardzo skutecznie Rangers klinczowali wszystkie pomysły Legii na rozegranie. Nikt nie mówi, że będzie na tym poziomie z tą drużyną, że będzie łatwo. Wiadomo było, że Rangers u siebie zablokują wszystkie możliwości. I tam, gdzie Legia próbowała atakować, czy środkiem, czy bokami, tam wszystko było zablokowane. I jeszcze wysoki pressing, jeszcze gra u siebie. To wszystko rzeczywiście nie sprzyjało Legii, żeby konstruować akcję. A to, że rzeczywiście Legia nie miała możliwości wymiany trzech, czterech płynnych podań, a kiedy to już się udało, to była pod bramką. Tylko że to były, nie wiem, trzy, cztery sytuacje może w meczu i koniec, i tyle. Cierpliwości zabrakło? Nerwowości w poczynaniach? Być może odrobinę wszystkiego, natomiast ja przypomnę wam, po meczu Steven Gerrard powiedział: nie zagraliśmy dobrego meczu, cieszę się, że awansowaliśmy, Legia to świetna drużyna.
Kurtuazja? Więc teraz, no nie Tomek, według mnie z perspektywy jakby jego osoby, tak, i też oczekiwań, tak, Szkoci przystępowali do tego spotkania na pewno z taką wielką ochotą, żeby awansować. Im jest ten awans tak samo jak Legii potrzebny też z różnych merkantylnych powodów, ale też takich sportowych, żeby pokazać, że po tym, co tam się ostatnio działo, są na dobrej drodze, tak, żeby wyjść i wrócić na salony. I nagle pojechali do drużyny, która obejrzeli jak grała i myśleli sobie, o to będzie łatwy łup. Okazało się, że nie. Tu w Warszawie Legia miała sytuację, oni też mieli jedną stuprocentową, ale tylko jedną i za cenę tego, żeby pod ich bramką nie wydarzyło się zbyt wiele, musieli zaangażować w działania defensywne nawet swoich napastników, którzy są ich siłą napędową. Chcieli rozegrać swój mecz w Szkocji, chcieli się rzucić na Legię właśnie, zrobić to wszystko, o czym Jacek mówi, złapać pressingiem, krótko, nie pozwolić, stłamsić, otworzyć wynik. Mi się wydaje, że dopiero w drugiej połowie to żeśmy tak zobaczyli naprawdę. Ale dlaczego tak się właśnie stało? Dlatego, że nagle ten przeciwnik, jakby z ich punktu widzenia taki, który się poda, on stawia opór. Oczywiście nie stać go na to, żeby, i Legii nie było stać na to, żeby przejąć inicjatywę i tak zagrać jak chciałeś. Ja bym chciał, żeby tak było, ale dziś Legia nie jest taką drużyną. U nas w lidze, na ŁKS-ie, wystawiając, przepraszam za wyrażenie, drugi garnitur, potrafi dwa razy wrócić do gry i wygrać spotkanie, bo ten ŁKS jednak był do stłamszenia. Tam się nie dało tego zrobić, dlatego mecz był czasem, szczególnie w pierwszej połowie, ale w końcówce również, żywiołowy taki i chaotyczny. Tego gola w doliczonym czasie gry przecież straciliśmy po tym, że się obroniła Legia, próbowała wyprowadzić kontratak, zagrała celnie do napastnika, on w takiej, wiesz, złej strefie tą piłkę traci, ale jeszcze dalej jesteśmy wszyscy w strefie, tam gdzieś blisko tego Morelsa był i Jędrzejczyk chyba i Rosza, tak? Oni mogli zareagować, więc tak jak powiedziałeś przed chwilą, niuanse, coś drobnego zadecydowało. My mieliśmy kiedyś przyjemność grać razem przeciwko Besiktasowi Stambuł. Tutaj w Warszawie zremisowaliśmy 1-1, pojechaliśmy, zagraliśmy bardzo dobry mecz w Stambule, było 1-1 i w sytuacji, gdy wydawało się, że to my strzelimy gola, bo była jedna, druga, trzecia chyba sytuacja stuprocentowa, to oni wyprowadzili kontratak i strzelili nam gola, zamknęli mecz, pojechaliśmy do domu bez awansu do następnej rundy. Tak czasem bywa, tak? Z Udine graliśmy podobne zawody, tak? Zabrakło nam gola we Włoszech, tak. Tutaj prowadziliśmy i też straciliśmy po kontrataku gola i już nie dało tego odrobić. To jest to, o czym rozmawiamy, tak? Też jakby ta struktura tej rywalizacji o bycie w salonie, czyli w grupie Ligi Europy czy Ligi Mistrzów, no to pokazuje, że to jest ciągle trudne dla nas, ale też pokazuje, że dla Szkotów to też nie była łatwa droga. Czy jeszcze takie pytanie do ciebie, Jacku, czy Legia, znaczy, czy ASO za bardzo się nie przywiązał do Kolanowicza, czy nie miał wyborów innych? Ja wiem, że mówimy troszeczkę, możemy tutaj wróżyć pewne schematy, pewne tutaj zdarzenia. Nie mamy pełnego obrazu tutaj w tym momencie, że postawił na Kolanowicza. Wiemy, że Jarek Niezgoda wracał po kontuzji, Sanogą wypadł mu, Kante też nie do końca. Carlitos, nie wiemy jaka sytuacja i został z jednym tutaj takim napastnikiem, jakim widzimy go na co dzień, że momentami nieporadny, ma coś w sobie, ale na dzień dzisiejszy to nie jest moim zdaniem, żeby zaczynał mecz w podstawowym składzie. Biorąc pod uwagę mecze, które zagrał i skuteczność, jaką może zaprezentować, to ja nie wiem, co on ma w sobie na dziś. Tak mówiąc szczerze. Natomiast trenerzy często powtarzają dziennikarzom, że to oni są na treningach, oni obserwują zawodników, oni z nimi obcują, oni mają ich na wyciągnięcie ręki, analizują nie tylko kwestie boiskowe, ale też pozaboiskowe. Generalnie jest to zbiór różnych obserwacji i na podstawie tych obserwacji trener wskazuje tego albo tego piłkarza do wyjściowego składu. Ja nigdy nie będę miał pretensji do trenera o to, że jest konsekwentny w swoim działaniu. Nigdy. Bo uważam, że ma do tego prawo, kwestia zaufania wobec trenera, jego wyborów. Piłkarz też musi czuć to zaufanie i nie może mieć takiego wrażenia, że jak zepsuje jedną, drugą czy trzecią akcję, że trener z niego zrezygnuje. Natomiast biorąc pod uwagę, że te statystyki Kulanowicza są po prostu słabe, że to jest piłkarz, który się nie odnajduje na boisku i też w pewnym systemie, który wymyślił dla niego trener Wukowicz, no to wydaje mi się, że
gdzieś tam sam trener musi jakiś plan B albo C wprowadzać. Powoli, ale jednak wprowadzać. Że nie wychodzi mi to, na co się zdecydowałem, wokół kogo budowałem tą górną część drużyny, atak, pomocników i tak dalej, nie wychodzi mi to, no to muszę coś zmienić. I to nie chodzi o to, żeby zmienić rewolucyjnie, ale według mnie wprowadzenie niezgody chyba w 55 minucie już świadczyło o tym, że ten plan jakby nie wypalił i trener już to wie, bo wcześniej Kulenowicza trzymał przecież w Warszawie do samego tylko końca. Ci powiem, ale też bym nie wpuścił, nie wpuściłbym niezgody po takiej długiej przerwie, gdzie zagrał 90 minut, jak on sam mówił po meczu, że brakowało mu w końcówce sił, żeby zagrał od początku, żeby biegał tak jak Kulenowicz, ale to by się sprawdziło, gdyby miał tą jedną sytuację swoją, tak? Miał, ale pytanie, czy Kulenowicz był skuteczny wczoraj? Nie był skuteczny. Nie był. No nie był skuteczny. I nie tylko wczoraj nie był skuteczny, ale w meczu w Warszawie z Rangersami nie był skuteczny i wcześniej też nie był skuteczny. I mówię, rozumiem zaufanie, bo piłkarz potrzebuje tego wsparcia od trenera i uważam, że fajnie, że się trener opowiedział za piłkarzem, kiedy rzeczywiście kibice go wygwizdywali, Kulenowicza. Natomiast musi jako trener, który tworzy zespół na cały sezon, na różne rozgrywki, Puchar Polski, Mistrzostwa Polski, w perspektywie dalszej części sezonu musi się liczyć z tym, że ten piłkarz po prostu, jeśli mu nie odpalił teraz, a teraz to był ten sprawdzian, teraz trzeba było odpalić, teraz trzeba było pomóc drużynie, no to trzeba wprowadzać plan B i C. Czy to będzie z niezgodą? To jest już trener, to już decyzja do trenera Wukowicza. Czy to będzie z Carlitosem? Nie mam pojęcia tak naprawdę, bo tam coś się dzieje, o czym pewnie nie wiemy do końca. Natomiast jakiś plan awaryjny wobec braku skuteczności Kulenowicza musi być prowadzony. Jeżeli z Kulenowiczem, Jacku, to też powinny boki funkcjonować, tak? Jeżeli ten napastnik nie strzela, to gdzieś te boki też, czy ewentualnie środek pomocy, gdzie mają postawił na trójkę, to też powinno przynosić jakiś efekt w postaci sytuacji i bramek. Tego też jest jak na lekarstwo. Powinno i tak faktycznie jest, tak? Ja już sporo się tutaj u ciebie nakrytykowałem, a co? Ale on akurat pod tym względem na to zasłużył, tak? Bo tutaj absolutnie Jacek ma rację. Jest tylko jeden wariant, on broni tego wariantu, tylko ja się zastanawiam, czy to jest dobrze dla Kulenowicza, bo ja też mam wrażenie, że on czuje tą presję. Chłopaku, ja w ciebie wierzę, ja cię bronię, teraz daj mi coś z powrotem i on momentami jest taki sparaliżowany. Dokończymy to po przerwie, po serwisie, także Jacek, od razu dostajesz głos.